Ten podły glut spysiński. Zaczynamy, zapraszamy naszych gości. Oj, tutaj może się naprawdę zagotować, może być bardzo gorąco. Dzień dobry, panie Sylwestrze, miło cię widzieć. Oczywiście jako dróg zmierza człowiek, który zawsze jest niezwykle enigmatyczny, więc sama to już Ferrari Rosik. Dzień dobry, okay. Cześć. Cześć, Amadi. Hey. No i słuchajcie, straight from Dubai. Tak. W szlafroku. Nathan Marcoń albo jakiś jego kolejny alter ego. Mazeusz. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale za momencik. Nathan. Nie chciał podać mu ręki. Skąd pomysł w ogóle na twój strój? Co on symbolizuje? Słuchaj, sprawa wygląda tak, że planowałem zamieszkać, nie tylko ja, planowałem zamieszkać w Dubaju. A wy byliście razem w Dubaju. Nie, do Tajlandii pojechać. Dom chcesz już kupić. Tak, nie, dom w Polsce mieszkanie. Budować. Mieszkanie w Tajlandii. Ja w kościach czuję, że to nie jedyna Bogurodzica dzisiaj. To pytanie też, że jak już się objawiają, to w glorii i chwale. Beata? Ja ci powiem tak, ja zawsze podchodzę sceptycznie. Ja zawsze podchodzę tak, że się nie nastawiam. Aczkolwiek, Beata, możesz mieć rację. Czy masz rację? Zobaczymy. Niedługo może. Królicza łapa na szczęście. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. W Dubaju, tak. No. No właśnie, i tutaj się zatrzymajmy. Ja, daj mi dokładnie. Nie, Hubercie. Lepiej się miło zaskoczyć, niż niemiło zawieść. Mhm. Tak? Ja mówię. No. Daj mi dokończyć. Teraz mówi Nathan, ty dawaj. Ty się śmiejesz, bo ty lubisz się śmiać. Cały czas się śmiesz na bestiarze z mojego UFC. To myślisz, że żartuję z tym UFC? No stary, przegrałeś jeszcze niedawno z Darol Wem przecież. Spoko. Żyjesz przyszłością. Hubercie, no offense, ale naprawdę. Ty nie wiesz, w jakich jestem umiejętnościach aktualnie. No. Bo ty wiesz, dla żarciki sobie możemy porobić face to face, a my ale zobaczymy, jak się będziesz kurwa śmiał, jak wyjdziesz. Chłopaczku, ja bym cię chłopcze nad nie skrzywdził. Chłopcze. Od tego zacznijmy, a ty możesz jedynie... Marceusz i Farmazeusz, ale korci. Zrobić niedługo. Jak będę w UFC, to z Kaniowskim moje walki, kurwa, na kanał typuje obstawiać UFC. Kto wygra, ja czy Khabib, kurwa. I proszę, kontynuuj. Nathan, czy... No pozwalam ci kontynuować. Kleiło cię za bardzo z tym UFC? Oczywiście, że nie. Mierzę do tego. Są troglodyci, którzy uważają, że się nie boję niczego. Stronę Denisa. Ale ja wam powiem tak, że ostatnio gadałem z kumplem. I bardzo podobną rozmowę przeprowadziłem jakieś 2-3 miesiące wcześniej, ponieważ gadaliśmy o... Tą samą rozmowę przeprowadziłem tam 2 dni temu i tą samą rozmowę przeprowadziłem ze 3 miesiące temu, że ja uważam, że Marcin robi to w sposób idealny. To znaczy on albo go ludzie uwielbiają, a takich jest myślę, że bardzo mało, albo ludzi na maksa wkurza. I tak patrzę na czat. I gadałem z moimi kumplami, że oni mówią, że jak go po prostu widzą, to on ma, to mają ochotę tylko mówić zamknij mordę, niech ktoś mu zabierze mikrofon, że nie mogą go słuchać, że on jak on się wypowiada, to oni się wkurzają. Natomiast on robi to w sposób idealny, dlaczego? Że robi szum, robi dym, kręci wyświetlenia, przychodzi więcej osób. Jak on się pojawia, to na to cały Twitch jest, cały Twitter zaspamowany jest tym, co ludzie piszą o Nathanie. Taka jest jego taktyka, dokładnie. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że on prywatnie jest giga normalny, nie? To jest w tym wszystkim najlepsze, nie? Że to nie jest tak, że Nathan jest taki pierdzielnięty ciągle, tylko na przykład czasem mówi, że tutaj dzięki Mati, że mi tam coś tam pomogłeś, no, dzięki, że mi wspierasz, dzięki za dobre słowo i tak dalej. Od kiedy on walczył, że będą gale. Aż tak zajwo, aż tak wkurza. Także, ale ja tak ze swojej strony właśnie mówię, że faktycznie gość według mnie robi to w sposób idealny, nie? Że robi to tak, jak trzeba, że takie skrajne emocje wywołuje, no jak nikt inny. No nikt nie wkurza tak ludzi jak Nathan, nie? Był Amadeusz, który wkurzał, był Bomba, Murański, ale jeśli chodzi o wkurzanie, no to chyba może Fabijański, ale chyba Nathan bije ich na głowę, jeśli chodzi o wkurzanie ludzi. Ciekawe. Sylwestrze, ja się nie boję nawet śmierci. Od tego zacznijmy. Czego ja mam się bać? Od jakiegoś pseudoprawilniaka Denisa. Mówisz o Denisie Załęckim, a tak? A czemu uważasz, że pseudoprawilniak? Się Załęckim. A kim jest Denis, jak nie pseudoprawilniakiem? Ale czemu pseudo? Kalender Piński? Okej, nie będę użył takich słów na wizji, bo wiem, tak, że... Tak, tylko friki były fajne, gdyby realne konflikty, serio. Tylko tych realnych konfliktów jest też coraz mniej, nie? Że to już jest... Że teraz, żeby oni się faktycznie bili tak... Znaczy, żeby był ten realny konflikt, no to tych gal musiało być, nie wiem, pewnie jedna na rok. Żeby tak były realne konflikty, nie?
On mnie nie wkurza, no literalnie wzbudza we mnie uczucie obrzydzenia, takiego wkurzenia, że mam ochotę poskakać po drzewach, on się jeszcze z tego cieszy. I nie wiem, czy on jest takim... No, ale właśnie, właśnie to jest to, nie? Mają to młodsi, ale jakieś swoje rzucasz slangi o rozje... Wrestling się z tego robi, tak. Ja, ale ja ciągle porównywałem to do wrestlingu, nie? Od kiedy pamiętam, że to ma być show, to ma być wrestling i tyle, nie? I z jednej strony właśnie ludzi będzie to irytowało. Z drugiej strony ludzie będą to dalej oglądać. Maria, co tam napisałaś? Maria R. Już patrzę. To Mati, masz taką samą sytuację, że nie masz... No powiem ci, że... Znaczy, Maria, ja ci powiem tak. Odpowiem ci w ten sposób. Zbieram na operację, a obecnie jakby ciągle chodzę po lekarzach. Tak czy siak. Także zawsze jak mówię, że życzę komuś zdrówka i tak dalej, to jakby wiem o czym mówię, nie? Więc dbajcie o zdrowie, moi drodzy. Nic ważniejszego w życiu nie ma. Aniu się mówi, że ręki policjantowi nie podam, mówi, że ręki nie poda żołnierzowi. Jakby mi się chata paliła, dobra, to by zadzwonił na straż pożarną? Nie, to może podpalę mu chatę, co? Biorę pełną odpowiedzialność za swoje słowa. Że ale powiem wam jedną rzecz, moi drodzy. Że to, jak on teraz właśnie mówi o Denisie Załęckim i Lebrydze, to dla mnie tak to brzmi bardzo niebezpiecznie, nie? Bo to jest takie towarzystwo już naprawdę różne i że faktycznie może coś się stać. Oby nic się nie stało, oby. Pracę rozpole, a tylko moim jest... Ogólnie to trzeba mieć szacunek do siebie ujemny, by za garść miedziaków robić się debila, a się w trumnę. Jakby priorytetem to, aby sędzia zamknął klatkę i połknął klucz. No tak, ale nie musisz pierdolić. Ja jedynie z czym bym przegrał z Denisem, to w staraniu, nie wiem, bieg na 100 metrów na przykład, już zjadam szeligę, a jeżeli jeszcze bardziej umysłowo jakby się skupię, to z automatu jestem wygrany w każdej płaszczyźnie, jeżeli chodzi o... Ja bym przerwaliśmy temat. Tylko daj mi jeszcze dokończyć. Chodzi o to, że ja biorę pełną, jeszcze raz powtórzę, odpowiedzialność za moje słowa. Szeligę, Piotrka, prokuratora. Zadajcie sobie pytanie, czy on nie wygląda i nie mówi jak jaskiniowiec. Pojebał się, śmietniku? No, czy nie wygląda i nie mówi jak kurwa jaskiniowiec Piotr Szeliga? Jeszcze tym swoim głosem. Co ty kurwa powiedziałeś? On ma tak przepalone styki, że Jezu. W ogóle... Mnie dziwi, że Sylwek będzie walczył po jego ostatniej walce, jak pamiętam na jego filmiku, medyk mówił, że przy jego... Tak, też mnie to zastanawia, no ale... Nie wiem, może coś się lepszego, może coś się, wiesz, może coś się poprawiło. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, nie? Lebrydę znam z Głogowa, to znaczy wiem, który tutaj słyszałem, to Jowo. To wcale nie taki gangster czy coś. Normalny chłopak ze siedla z sąsiadką na klatce. Dzień dobry, mówił. Wiesz co, nie, tu bardziej jeśli chodzi o Lebrygę, to on, wiesz, to on jest... że on nic poza klatką nie zrobi. Natomiast jeśli chodzi o Załęckiego, no to tutaj nie bym był tak pewny. Obaj są beznadziejni, więc zapowiada się świetny ten main event. No tak, jak najbardziej, ale z tego co słyszałem, to ma być jeszcze, jeśli chodzi o main event, ma być coś jeszcze. A co, cóż to będzie? Zobaczymy. Umysłowo jestem w stanie wygrać z nim walkę. Maciuś, no. Tak, do ciebie. Słuchaj, Maciek, bo... Idziemy... Maciuś, tak, do Turskiego mówi Maciuś, nie? Ale ludzie na Twitterze bardzo się cieszą, że Turskiego na ten wyjaśnia. Ja tam Turskiego akurat lubię. W dół. Bo ty mnie wkurwiasz troszeczkę, nie będę ukrywał, wkurwiasz mnie troszeczkę. A czym on cię teraz? Zaraz powiem. Ale dobrze. Takimi swoimi głupimi, populistycznymi, pod publiczkę właśnie... Dobrze. Gadkami, ale Maćku, mam pytanko jedno właśnie. A to jest zły zarzut, tak, wiesz? Tak, to tak. Tylko tak, to by przerwę na początek, że mówisz, że populizm, bo ja uważam, że właśnie nie do końca. Takie jest moje zdanie. Dzisiaj może tak. Natomiast... I Maćku, tylko prosiłbym publikę moich kolegów i nie kolegów o zamilczenie na chwilkę. Mhm. Maćku, mam właśnie pytanie. Plus Farma versus Załęcki i Labryga. Dwóch na dwóch, ten nowy main event. O, tak zróbmy. Tanko po prostu. I niech się zmieniają ten, dawiąc sobie piątkę jak w wrestlingu. Komu teraz będziesz lizać dupę, jeżeli aktualnie Boxdela nie ma? Komu razem z Hubertem? Komu wyliżecie odbyt do końca? Kogo będziecie chwalić, że schudł, że dobrze wygląda? Za każdym razem, kiedy się pojawia, kiedy na razie go... Klatka rzymska. Dla mnie to jest taka osoba, której chcesz, by powinęła się noga i padł na ryj. Jak już padnie na ryj, to patrzysz, że satysfakcją delikatnie się uśmiechasz. Ale wiesz, ale on to zrobił, nie? Jakby wywołuje takie emocje. A wiesz, jak wywołujesz emocje... No to ludzie o tobie gadają. Jak gadają, no to oglądają. I oglądają jeszcze bardziej. I wchodzą, żeby tylko na coś napisać, nie? I wchodzą, żeby obejrzeć, jak dostajesz po mordzie, nie? Dlatego jego walka teraz kolejna będzie już na zamkniętym YouTubie. No i wiesz, ludzie choćby dlatego, żeby zobaczyć, jak on dostaje po mordzie, klikną, wiesz, żeby na żywca już to zobaczyć, nie?
albo w ogóle go już nie będzie w federacji. Fajne pytanie. Do tylko tematu... ci się wtrącę. Widziałem to pytanie na wykopie. Odnośnie a czy jest się wykop, tego... wykop kazał mu zadać to pytanie, okay. Na ten po prostu grzecznie ja to zrobił. Ja po prostu i... jestem aktualnie w kolaboracji z wykopem. Pokoju, a to, że czytam wykop często, ja nie jestem lubiany regularnie, na bardzo dobrze. A to, że regularnie, bardzo dobrze, w środku bardzo się to boli, a to, że nie, regularnie no, czytam wykop, tak jak ty na tam czy, ale czy jest się jakby czego wstydzić? No podaj przykład na radę. Wow, bo... ale ten Michał schudł dzisiaj! Chyba dobrze wyglądasz, chyba pół bokzela jest dzisiaj, nie? Czy Michał nie schudł? Schud... Ja mu to mówię prywatnie na przykład, tylko ja mówię, że ja mu to mówię prywatnie a i nie muszę publicznie, no to okay. Żeby ludzie to słyszeli i mówić cały a czas. A jeśli to zrobiłem i prywatnie i publicznie, a jeśli z Michałem wcześniej wymieniałem na przykład konwersacje dotyczące jego treningów? Ale ja nie pytam, czy... ja nie mówię, że to jest Michał... dobre, tylko pyta... nie mówię, że to jest złe, tylko pytam komu teraz... Taki obrał wzorunek, być mega kontrowersyjny, zarobi kasę git. No tak, jak najbardziej. Będziesz lizał dupę. O to zapytałem. To było moje pytanie. To dobrze, to ja teraz odbiję piłeczkę. Trzęsiesz się. Jeśli, zestresowałeś jeśli się. Ty mówisz, że publicznie to tak... No Mati, ja w ogóle cię napisał, czy walczysz, na początku, czy walczysz na początku roku? Tak, napisał, że nie wie, kiedy walczę. Takich rzeczy dochodziło, a prywatnie robisz co innego? To jak na przykład odbijesz piłeczkę do sprawy, która miała miejsce w twojej konfrontacji z hejterem, a potem jedliście wspólnie hot-dogi na stacji benzynowej? Masz dowód, że... A teraz wiem od osób, które były bardzo bliskie. Ja bym już mogę oglądać paczki od Marconia, paczki Nike od Marconia. Teraz daj mi słuchawkę i rozmawiaj ze mną bez słuchawki. Ale nie, daj mi słuchawkę. Ja mam doskonale sobie z tego sprawę. Podostajesz info na słuchaweczkę. I ten śmiech, Boże. Co masz mówić? Doskonale zdajesz sobie z tego sprawę, że taka sytuacja miała miejsce. Jeżeli, okej, okay, jeżeli jadłem hot doga z hejterem na stacji, to nie, tracę lewą, tracę prawą rękę, tracę lewą nogę, tracę kurwa prawą nogę. Jeżeli... Jeszcze raz dziękuję Weronika, bardzo, bardzo miło. Jedliśmy na stacji, tak, tracę wszystkie kończyny i odchodzę z federacji. Nie, nie, tak. Mam, nie mam takiego jeżeli powodu, przyznaję. Jadłem przyznaję, że może tak nie było. Natomiast... Na, i dziękuję. Pomawia. Natomiast na stacji... Nie, spomawia, nie, pomawia, przyznaję wiesz, to od razu. Wiesz, 100 tysięcy doga? Przez 100 tysięcy ludzi? Pomawianie przez 100 tysięcy ludzi. Dziękuję. Nie, stop, okay, na to teraz słuchaj. Natomiast stałeś i rozmawiałeś, bo na to są dowody. Ale ja nie gadam z tym pomawiaczem. Pomawiacz. Jest. Dziękuję. Nathan, skoro naczelny ja to chętnie pograł w to, w Twierdzy Krzyżowiec. Pomawiacz. Nathan, więc niż Polańska. Dobra, ale przechodzimy może do kolejnego starcia, co? Przykład, ja uważam, że wszyscy trochę jesteście fałszywi. Wszyscy, nie? Dawaj. Ale kto to mówi? Czemu mówisz od razu? Czemu w tej sytuacji uważam, nie? Bo tak, zadajesz takie pytanie, co będziecie teraz robić, jak Boxdela nie ma? A powiedz mi, gdzie jest teraz Boxdel? Słucham? Gdzie jest teraz Boxdel? To też ciekawe, co tu Sylwek namieszał, co? Pewnie pracuje gdzieś. I robi coś jeszcze w Fame. Jeszcze chyba nie ma jakby... A nie jest... Zajwo, nie grałem w Final Fantasy, wiesz? Jakby... Widziałem, kumple grali na sprzęcie, którego ja nie miałem, ale... Kojarzę, ale nie grałem. Nie panowie, panowie, poczekaj, bo... Ale mówię, jeżeli nie ma go Sylwestrze na wizji w programie. O to mi chodzi. Przecież jest obok. Jest na wizji, jest przed kamerą. To jest ciekawe, nie? Jak ten Sylwek się pojawi i tak, wiesz, tak niewygodnie mówi, przecież obok jest. Obok jest. I ludzie też to potwierdzali, że go w ogóle tam samochód stał pod studiem nagraniowym. Kamerą? Panowie, temat no, Michała... O. Michał! Czekaj, może tutaj jest? Gdzie jest schowany ten Michał? Nie ma Michała, no tylko łysą glacę zobaczymy. Panowie, ja tego, no ja nie wiem, no nie ma Michała. Jak można chwalić Michała, jeżeli Michała go tu nie ma teraz? W spółce cały czas dyskutowane, ale to są sprawy spółki. Wróć zaraz. I te sprawy przechodźmy. W odpowiednim momencie zostaną jakby ujawnione przez organizację, przez federację. Też to nie są łatwe sprawy i jakby te komunikaty będą wysyłane oficjalnie przez organizację, także jakby... Dobrze, najmocniej przepraszam. Słuchajcie, trzymajmy tutaj się w ryzyku. Brawo na to. Kurwa, tak mamy dalej! Starcie! Lecimy dalej! Lecimy dalej! Czwarte starcie, Greg z Twittera kontra... No emocje były emocje, moi drodzy. To jest bardzo ważne w Clickfightach. Polak, i tutaj moje pytanie, Mateusz, jest do ciebie. Pytanie do ciebie, dlaczego nie doszło do skutku wasza czwarta walka? Dlaczego się nie bijecie? Co, no dostałem oficjalnie ofertę. No mi zależało na tej walce. A jaka była ta oferta? Bo ty miałeś jakieś specjalne wymagania, tak? No słuchaj, ja powiem ci tak, że no ja tam... Kamil, dzisiaj nie, ale będziemy grać. Gdzieś tam sobie w tych freakach zaszedłem, jakieś tam main... Uważasz, że wyprzedziłeś osiągnięciami Adriana? On gdzieś jednak był mistrzem, nie? Kurwa, być mistrzem w MMA... to żaden wyczyn tak naprawdę, jeśli tańcula dał wyrównaną walkę z Wiewiórem, a ja trenowałem do niego 8 dni i dał wyrównaną walkę ze mną, to bycie mistrzem w MMA nic kurwa nie zna. Jako Twierdzę Krzyżowiec, co wiesz, że wyszedł do remaster pierwszej twierdzy, jest git. Tak, słyszałem. Słyszałem, że jest bardzo dobry. Znaczy, nie? Nic. Ja na przykład do Adriana Polaka czułem... Ten Amadeusz taki szary i cichy teraz w porównaniu do Amarconia, chociaż nie wierzę w to, co pisze. Tak.
Tak, to jest jak najbardziej prawda. To jest jak najbardziej prawda, że w tym momencie Nathan naprawdę, jeśli chodzi o wywoływanie emocji, robi to no najgłośniej. 49 minuta. A co tu się wydarzyło? A, żeby zachęcić ludzi do kupna, po prostu, bo jest dobra walka, to jest okej pomysł. Mhm. Tak to z zasady. Tylko jak ich dajesz pod typierami z GOATS, co się podtapiały. No, to tak dziwnie wygląda. No nie, ja jestem na nie. Nie podoba mi się to, że ta walka ma miejsce. Masz Lana kontra Book Estetyki. To też dosyć specyficzne zestawienie. Fitnessiaki obaj, nie? Po prostu. Tak, ale dosyć specyficzne zestawienie, bo mam wrażenie, że Nathan tak pizga we wszystkich, że tam można... A tego akurat nie pizgnął. No właśnie, i takie masz nagle... To ten sposób, nie? Dajcie go, proszę, dajcie Nathana na jednej gali. Do, żeby Nathana podkręcić, żeby on się zgodził, że na jednej gali zawalczy z Szeligą i z Załęckim i doprowadźcie go, zamknijcie lekarzy gdzieś na klucz, żeby nie mogli temu przeszkodzić i niech Nathan Marcoń dostanie wreszcie to, o co tak bardzo prosi. No Nathan bardzo zapłaćcie mu za to pogrywa. Dużo pieniędzy i ja chcę zobaczyć, jak on wchodzi najpierw do Szeligi, tylko jako ma zakaz wyboru piosenki do walki, zamiast piosenki do walki Nathana, musi lecieć kompilacja wszystkich rzeczy, które powiedział o Szelidze i Szeliga musi być już w oktagonie, musi tego słuchać, żeby posłuchał tego przed walką. I tak samo jak Nathan już z połamanymi rękami będzie wychodził do Denisa Załęckiego po tym, jak wyjdzie z klatki z Szeligą, to tak samo wszystko, co o Załęckim i musi wielka grafika się pokazać, którą stawił na Twittera, tak. Tego, jak Denisowi Załęckiemu niemiłe rzeczy w pupę robi, co zasugerował i też Załęcki musi czekać. Można za to zapłacić. Myślę, że za wszystko można zapłacić. I niech zawalczy z nimi i się skonfrontuje i Nathan sam to powiedział, że warunek jego jest taki, że sędzia zamknie oktagon na klucz i go połknie, żeby nie dało się wyjść. Więc ja bardzo bym chciał, żeby spełnić wszystkie marzenia Nathana Marconia. Ja się dołożę do jego garzy nawet, jeżeli Jezus federacja Maria. Będzie chciała to zorganizować. Ja bardzo chętnie bym zobaczył taki pojedynek i nawet nic za to nie chcę. Chcę ale tylko, to, żeby się to wydarzyło. Ale to miałbyś takie poczucie, co sprawiło. Jezu, no. No to ciekawe było. To było bardzo głośne na pewno. To by ludzie kupowali bardzo chętnie. Można powiedzieć neutralno, nawet lekko. Dorzucisz, dajmy. Pomimo, że z Amadeuszem żyje bliżej. To czym ci podpadło? Nie mi. Mówisz, czułem. Nie mi, no. Czułem. Polańska już miała beef z Szymolem. Ja szykuję zemstę. Kto wie, ten wie. Do jakiego banku się chodzi, do jakiego nie. Z jednego banku się nie wychodzi, z drugiego się nie wychodzi. Jeżeli ktoś zaczepia moich ludzi, moich kurwa ludzi, moich kolegów, moich przyjaciół, kończy źle. Bardzo źle. Tylko teraz pytanie, bardzo Nathan, źle. Czy ty jesteś... Bardzo źle. Serio. Nathan, ale w sumie to ja od razu zadam ci te pytanie, bo tak śledzę czat przez tak ostatnie 10 minut i powiem ci, że praktycznie cały czat cię jebie. Wszyscy piszą JN. Dobra. Nie, Nathan, chodź. Fajną ma brodę, Turski. No? Chodź, Nathan. Widzimy, że jest grubo i tutaj dobrze. każdy się... Musieliśmy nie używać tego słowa, Maćku. 12 seconds later. Przeprosiłeś się z czatem? Słucham? Przeprosiłeś się z czatem? Tego nikt się nie spodziewał. Tak. Bardzo ważny telefon. Dzwoni do nas Piotr Szeliga. Jest. Także odbieramy. Cześć, Piotrek. Dzień dobry, Amadeuszu. Cześć, Peter, cześć. To za chwilę po telefonie. Witam serdecznie. Jak tam, mordeczki? Ja po treningu jestem, sorry. Dobrze, pozytywny, kurwa, Piotrze, dobrze. Siedzę w aucie. Czy jest możliwy w przyszłości pojedynek z osobą, która siedzi tutaj z nami, z Nathanem Marconiem? Wiesz co, w sumie, kurwa, ty chyba naprawdę masz coś z głową i pasuje, kurwa, iść do lekarza, coś z tym zrobić, bo znaczy naprawdę ty źle skończysz, kurwa. Jak ty rozpierdolisz Denisa Załęckiego, Denisa Labrygę, mnie, to kto następny? Conor McGregor, kurwa? Jak ty z człowieku, kurwa? Już skończyłeś monolog? Ale to tylko ty się śmiesz. Ale okej. Okay. Dobra, jaskiniowców, troglodyję cię, pierdolony. Parmezeusz czuje się nieswojo. 2 godziny cage dostał 2 pytania. No, ja oglądałem ten cage cały. Bez żadnych skrótów. No to faktycznie Nathan tam najwięcej mówił. Dobra, uszanuj Piotra. Ja uszanuję kogoś, Nathan, to... Nathan przejął Betklika. Nathan przejął cage. A jak sika. Ale uszanuj Piotra, bo też jest bohaterem tej gali. Bohaterem, dzisiaj naprawdę. Kurwa, tak, jest jeden bohaterem, z bohaterów gali. Jest jeden z bohaterów. Ja robię bohaterskie czyny. Nathan, ostatnio pokazał bohaterskie czyny właśnie. Jak uratował, a nieważne kogo i co. Dobra. Piotrek, oddajemy ci głos. Stolpy! Nie, Piotrek, dziękujemy za telefon, do zobaczenia na programach. Ferrari, pytanie... Podsumowując, chciałem powiedzieć, że Piotrek siada jak sika. Dziękuję. Dobrze, już koniec tematu. Dlaczego wyszedłeś ze studia? Mógłbyś nam zdradzić? Żeby zachować kulturę po prostu, bo musiałbym wypierdolić po prostu Turskiemu w mordę. Okej. A nie chciałem. Za to, że mu przerwałem pytanie pewnie. Kurczę, ludzie chcą zmienić.
nazywamy rzecz po imieniu, pierdzielił głupoty. Miałem zdanie. No tak. Ja bym na twoim miejscu... A uważasz, że to zła postać po czasie wychodzi? Jako rozrywka. Zła postać? Bardzo? To traktował. No dobra, to jak teraz tak sugerujemy, to no. Sylwek, to jest ten moment, to jest gala z pod tytułem Reborn. Możesz upgrade'ować swój statement. Oświetlenie. Siamadi w kurzu. Na razie, dzięki za program. Jeśli jest z tym problem, to mogę przeprosić, bo faktycznie tak było. Tak. Dobrze, a my... To nie jest sprawiedliwe, Mati. Ty znasz Natana, a nie tylko jego postać w internecie i przez to ci łatwiej go oglądać. Tak, jak najbardziej. Jedziesz na Glinę do Berlina? Tak, jak najbardziej. Okay. Nie, na razie nie mam biletu. Na razie inaczej. Gdyby nie operacja, to najprawdopodobniej cel donate'ów to byłoby na 2 bilety na Green Day'a i zbierałbym dokładnie 200 euro. Natomiast jest operacja i na razie biletów nie ma. Jak jeszcze będą, to kupię, a jak nie będzie, no to nie kupię, nie pojadę. Rzeczy ważne i ważniejsze, moi drodzy. Jak na razie tak to wygląda. Do ciebie było pytanie. Tak. Dziękujemy widzowie za obecność, bo naprawdę dzisiaj dopisywała, także dla was łapki w górę przede wszystkim, no i dla naszych tutaj gości troszkę się na nas też poobrażali. Także... Ja się nie obrażam. Jeden wyszedł, drugi też. Mam neutralne stosunki. Ale dziękujemy wam serdecznie. Dziękujemy wam za obecność. Sylwek, bardzo cię miło widzieć jak zawsze. Sylwester Wardęga, Amadeusz Ferrari Roślik, Natan Marcoń, Bóg Estetyki. Życzymy wam dobrej nocy i zapraszamy was już na niestety kolejne już nie zobaczymy może po naszej konfrontacji, ale dziękujemy. Dobrej nocy, trzymaj się. Wszystkiego dobrego, dziękujemy. No i koniec, moi drodzy. I tak się skończył Cage.